przed nami para. Wiktor Szałas i Tomasz Wojtowicz. Wiktor w zielonym fraku, Tomasz Wojtowicz w czarnym. O, i Wiktor ma problemy na jedynce, no to... Myślę, że tutaj wiemy, że Wojtek, jeśli się nic... O, ale zobacz, wędzidło wyleciało z pyska konia i on jedzie, Wiktor jedzie bez wędzidła w ogóle. Ale jedzie. Niesamowity. Jedzie dalej bez wędzidła w ogóle. Bez strzemienia, bez wędzidła. Cóż za showman. No proszę Państwa, oczywiście Tomasz Wójtowicz wygrywa, ale, bohaterem jest Wiktor Szala, no. Niesamowity, proszę Państwa, absolutnie niesamowity. Bez ogłowia, bez strzemienia. Ha, 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 no tak. Jeździectwo naturalne, to teraz musi się ewakuować, żeby na rozprężanie nie wpaść z koniem. Brawo, brawo Wiktor, Wiktor, jesteś bohaterem tego konkursu. Proszę zobaczyć, że Wiktor zeskakując nie puścił konia. Che Guevara jest ogierem. Także tutaj bardzo rozsądna decyzja. Musiał zeskoczyć, żeby jakoś go opanować i zatrzymać, bo w tym hałasie, w tym emocjach byłoby to bardzo trudne. Ale olbrzymie owacje dla Wiktora. No, zimna krew. To się jeszcze nie wydarzyło, żeby... A wie Pani, co mi się teraz przypomniało? Igrzyska olimpijskie w Barcelonie, jak Ludger Berbaum z Classic Touch zeskakiwał, bo hakamore pękło i musiał się ewakuować z konia. No, tu jest ten początek. No, gdzie ściągnął. I tu ściągnął całą uzdę i wędzidło z pyska wyleciało. No i teraz ten moment, kiedy, o właśnie, próbuje zatrzymać, tak, nie daje rady, zeskakuje, ale nie puszcza konia. Niesamowity wyczyn.